Jeszcze w tym tygodniu mieszkańcy będą mogli poznać nową wersję suwalskiego herbu. Poprzednia, zatwierdzona przez Komisję Heraldyczną wersja miejskiego znaku, nie zyskała aprobaty mieszkańców, którzy zwracali uwagę na estetykę herbu. Konkretne uwagi mieli również lokalni historycy i radni. Podczas zorganizowanego w styczniu spotkania ustalono listę kluczowych zmian. Dwukrotnie spotkaliśmy się w takim małym gronie, ale specjaliści dyskutowali, chyba 5 wersji było tam. No i wybraliśmy jedną wersję, do tej ostatniej wersji były zgłoszone uwagi przez grupę osób, o której Państwo dowiecie się, bo to będzie publikacja na naszej stronie internetowej, kto tam pracował, kto tam te uwagi zgłaszał. I chcemy to upublicznić. Ja już to mam, tylko jeszcze jeden detal ten heraldyk musi tutaj skorygować. I wtedy, myślę, że może pod koniec tego tygodnia już pokażemy to z opisem. Jak święty Romuald, jak święty Roch, a czemu tak, a nie inaczej, a co. Tak, no dużo jest zmian w stosunku do tego, co widzieliście ostatnio. Z herbu, jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, zniknie bezpowrotnie żółte pole u podstawy Trójwzgórza, wprowadzono korekty w wizerunkach Romualda i Rocha, skorygowano wizerunek psa. Według informacji uzyskanej dzisiaj w ratuszu, nowy herb zostanie zaprezentowany w najbliższych dniach wraz ze szczegółowymi objaśnieniami jego zawartości i symboliki.